Niestety, świat muzyki ponownie pogrążony jest w żałobie po stracie znanego rapera. Fatman Scoop, właściwie Isaac Freeman III, zmarł w tragicznych okolicznościach na scenie podczas koncertu w Hamden, Connecticut. Artysta miał tylko 53 lata. Zdarzenie to miało miejsce w sobotę, 31 lipca 2024 roku. Występ nieoczekiwanie przerodził się w dramat, gdy raper zasłabł na scenie. Mimo natychmiastowej interwencji medycznej i przewiezienia do najbliższego szpitala, życia artysty nie udało się uratować. Informacje o śmierci Isaaka Freemana III potwierdził jego tour menadżer, Pure Cold, poprzez emocjonalny wpis na Instagramie. Z ciężkim sercem informuje o odejściu Isaaka Freemana III, znanego szerzej jako Fatman Scoop, napisał menadżer. W swoim poście Pure Cold wyraził również ogromny smutek i niedowierzanie związane ze stratą. Podkreślił, jak dużą rolę Fatman Scoop odegrał w jego życiu i jak wiele go nauczył. Post zakończony był słowami pożegnania i podziękowania za lata współpracy. Które niewątpliwie pozostawiły trwały ślad w sercach fanów i przyjaciół muzyka. Informacja o jego śmierci, której przyczyny na razie pozostają nieznane, wywołała fale wspomnień i kondolencji na portalach społecznościowych. Menadżer artysty, Pure Cold, w poruszającym wpisie na Instagramie podzielił się osobistymi odczuciami: Brakuje mi słów. Zabrałeś mnie na podróż po całym świecie i sprawiłeś, że występowałem u twego boku na największych scenach na tej planecie. Rzeczy, których mnie nauczyłeś, uczyniły mnie mężczyzną, którym jestem dzisiaj. Pod tym postem zgromadziły się setki komentarzy od zrozpaczonych fanów. Wielu z nich dzieliło się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami o artyście, podkreślając jego wpływ na ich życie oraz jego niezwykłą osobowość. Jestem we łzach, taka cudowna dusza wewnątrz i na zewnątrz. Ta informacja całkowicie mnie zniszczyła. Przesyłam miłość, napisała jedna z fanek. Inny fan dodał, nie mogę w to uwierzyć. Bardzo mi przykro z powodu twojej straty. Skup był niesamowitym facetem i przyjacielem. Pamiętam, że spotkałem was i oboje zaprosiliście mnie na scenę. Był legendą. Smutek i żal są wyraźnie wyczuwalne w każdym z tych komentarzy, co świadczy o wielkim wpływie, jaki Fatman Scoop miał na swoich fanów i bliskich. Wielu z nich będzie pamiętać go nie tylko jako wybitnego artystę, ale również jako prawdziwego przyjaciela i inspirację. Fatman Scoop, znany amerykański raper i producent muzyczny, pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo w muzyce. Jego kariera zyskała na znaczeniu w latach 90., kiedy to zaczął kształtować scenę rapową w Nowym Jorku, ale światową sławę przyniósł mu przebój z 2003 roku feifel. Jego unikatowy, energetyczny wokal szybko stał się rozpoznawalny na całym świecie. Mimo iż jego największe sukcesy przypadły na początek XXI wieku, Fatman Scoop nie przestał być aktywny w świecie muzyki. Jego fanów muzyki elektronicznej mogą znać z takich utworów jak Don't Stop the Madness, który powstał w współpracy z znanymi producentami muzycznymi Hardwell i WW. Jego ostatni singiel, Our House, został wydany zaledwie dzień przed jego niespodziewaną śmiercią, dodając tragicznego kontekstu do jego bogatej kariery. Fatman Scoop zostawił po sobie nie tylko muzykę, ale i inspirację dla przyszłych pokoleń artystów rapowych. Jego wkład w rozwój kultury hip, hopowej i rapowej jest nie do przecenienia, co potwierdzają liczne hołdy i wyrazy uznania od fanów i kolegów z branży.